Cześć, z tej strony Piotrek Augustynowicz z infogitara.pl. Dzisiaj mamy do przetestowania dwie nowości. Gitara Superstrat Aria Pro 2 Fulltron oraz gitara Nashville, też Aria Pro 2. Są to gitary dedykowane głównie do muzyki bluesowej, rockowej oraz troszeczkę ostrzejszej, aczkolwiek możemy uzyskać pełen wachlarz brzmieniowy na tych gitarach. Zapraszam. Jakie mają cechy wspólne te gitary? Czyli takie same gryfy, jeżeli chodzi o klon, wypiekane, roasted neck, te same klucze, piękne wykończenie klonu falistego, w tym przypadku turkusowy, w tym przypadku rubinowy. Oczywiście gitary różnią się przystawkami. Warto też wspomnieć o progach. Tu są cechy wspólne, te same progi, troszeczkę grubsze, czyli tak zwane jumbo, medium jumbo. Gitary bardzo wygodne, mają wyprofilowane korpusy. Wspólne też cechy to mostki tej samej firmy Wilkinson, w tym przypadku mostek vibrato, a w tym przypadku mostek stały. Warto wspomnieć też o bardzo dobrym dostępie do ustawienia gryfu, pręta regulującego napięcie gryfu. W tym przypadku mamy tutaj, możemy po prostu wziąć klucz, który jest dostępny w zestawie i od ręki praktycznie ustawić gryf, nie zdejmując strun. To jest oczywiście bardzo duży plus tych gitar. Jeżeli chodzi o tego Superstrata, instrument jest bardzo dopracowany pod względem wyglądu, jeżeli chodzi o tą cenę, czyli około 1500 zł. Instrument jest świetnie wykonany. Warto tutaj wspomnieć też o technologii wypiekania gryfu. Jest to technologia, która ma na celu dodania walorów brzmieniowych, tak jakbyśmy mieli troszeczkę starszy instrument. W tym przypadku słychać to na pierwszy rzut ucha. Jest to technologia, która pozwala zapoznać młodego adepta gitary, co znaczy rozegrany gryf, bo na to potrzeba też pewnie wielu lat, żeby instrument odzywał się w taki sposób, jaki mamy tutaj na dzień dobry. Więc ta technologia sprawdza się w tym przypadku bardzo dobrze. Więc zaprezentujemy teraz czyste brzmienie, zaczynając od pick-upu przy gryfie. Teraz dwa pick-upy, pick-up śrubkowy i pick-up przy gryfie. Teraz środkowy pick-up. Teraz pick-up środkowy oraz humbucker. Teraz sam humbucker. Warto też pokazać, jak brzmi rozłączany humbucker na single. Oraz warto też pokazać, jak jest rozłączony humbucker oraz przystawka środkowa. To teraz zagrajmy coś na brzmieniu przesterowanym.
To może jeszcze pokażmy brzmienie troszeczkę ostrzejsze. Kolejną gitarą jest gitara Aria Pro 2 Nashville. Jest to taki typowy super tele. Gitara przeznaczona moim zdaniem głównie do muzyki country, do bluesa. Można też zagrać na niej funky, ale oczywiście też ostrzejsze klimaty wchodzą w rachubę. Gitara charakteryzuje się ciekawym brzmieniem, szczególnie jeżeli chodzi o czyste brzmienia. Mamy tutaj tak zwany twang, typowy dla instrumentów Telecaster. Gitara jest dostępna na polskim rynku od niedawna w przedziale do 1500 zł. W tej gitarze mamy też, co warto zwrócić uwagę, opiekany gryf, jak w poprzedniej. Też podstrunnica opiekana, daje walory brzmieniowe. Oraz mamy piękny klon wzorzysty jako nakładkę na korpus. Tutaj akurat w kolorze Ruby Red, czyli tak zwany czerwony, rubinowy. Dość ładnie to wygląda. Ważną rzeczą jest też mostek Wilkinson. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest to gitara dość dobrze wykonana. Nie można się tutaj przyczepić do szczegółów. Każdy detal jest dopracowany. Sprawdza się to też, jeżeli chodzi o wygodę gry. Ta gitara po prostu cieszy wzrok. Najprościej ujmując. Co jest typowe dla tej gitary, a nie typowe dla standardowego Telecastera, to jest to, że mamy tutaj wyprofilowane body, czyli mamy te wcięcia wyfrezowane, czyli na rękę, tak jak w typowym Stratocasterze, tak mamy tutaj w tym korpusie. Jeszcze warte wspomnienia jest to, że mamy trzy pick-upy i możemy uzyskać klasycznego tele w tej gitarze, czyli po prostu łączenie przystawek. Ale też możemy rozłączyć push-pullem i możemy uzyskać nietypowe brzmienia dla Telecastera. Tak jak na przykład trzy przystawki razem grane, lub na przykład po dwie przystawki razem grane, tak jak w Stratocasterze. Więc łącznie mamy tutaj sześć brzmień, które oferuje ta gitara. To teraz przejdźmy do prezentacji muzycznej. Czyli mamy możliwości przystawek. Mamy wciśnięty push-pull, czyli mamy typowego, klasycznego tele. W tym przypadku przystawka przy gryfie. Teraz grają dwie przystawki skrajne. No i przystawka przy mostku. I kolejne brzmienia znowu do początku, czyli do przystawki przy gryfie oraz teraz będzie, włączając push-pull, przystawka środkowa też. Na środku grają wszystkie trzy przystawki razem. No i teraz skrajnie gramy przystawka przy mostku i środkowa przystawka. Teraz troszeczkę ostrzej. Teraz jeszcze pokażemy brzmienia czyste, powiedzmy, funkowe.
Więc podsumowując, są to gitary w tym przedziale cenowym bardzo dopracowane i wymagają na pewno uwagi wśród miłośników klasycznych brzmień gitar Tele i Strat. Polecam.